Szanowni Państwo, rodzicielstwo, macierzyństwo nie zawsze jest na wyciągnięcie ręki. Często droga do uprawnionego macierzyństwa jest długa i jest najczęściej kosztowna. Dlatego od 1 czerwca rusza dofinansowanie z budżetu państwa procedur in vitro. In vitro, jesteśmy o tym wszyscy, jak tutaj stoimy, przekonani, da ludziom szczęście i przede wszystkim spełni ich nadzieję na macierzyństwo i rodzicielstwo. Ale zanim to nastąpi, dziś rozpoczynamy społeczną kampanię edukacyjną, naturalnie, że in vitro. Kiedy zgłosiły się do mnie organizacje, fundacje, stowarzyszenia, które na co dzień pracują z niepłodnymi parami i widzą pilną potrzebę edukacji i zwiększania świadomości społecznej poprzez edukację na temat leczenia niepłodności, jaką jest metoda in vitro, ja nie miałam żadnej wątpliwości, żeby włączyć się we wsparcie tego projektu. Przez ostatnie lata temat niepłodności stał się niestety tematem tabu i należał do spraw przede wszystkim nieporuszalnych, ale także jakby nieistniejących. Przez brak edukacji leczenie niepłodności metodą in vitro niestety dziś nadal wzbudza wiele kontrowersji, wiele obaw pod kątem medycznym, pod kątem światopoglądowym, ale też pod kątem etycznym. Chcemy to wspólnie zmienić. Chcemy przeciwdziałać dyskryminacji, chcemy likwidować stereotypy, chcemy edukować, chcemy podnosić świadomość, chcemy budować kampanie, konferencje i warsztaty. Ale o tym, w jaki sposób, odpowiedzą moi goście. Pierwsza to będzie pani Sylwia Będkowska z Fundacji Pomoc dla Płodności. Zapraszam. Dobry, dziękuję pani wicemarszałek. Szanowni państwo, tak jak już pani wicemarszałek tutaj powiedziała, od 1 czerwca wchodzi refundacja metody in vitro, co bardzo nas cieszy. Jako przedstawiciel osób zmagających się z chorobą niepłodności, z którymi mamy kontakt na co dzień, widzimy pilną potrzebę, aby wprowadzić edukację w społeczeństwie i podnieść świadomość na temat leczenia niepłodności metodą in vitro. Tak jak już pani przedmówczyni powiedziała, nadal ten temat wzbudza bardzo duże kontrowersje, czy to właśnie światopoglądowe, czy też etyczne, czy też medyczne. W Polsce jest 1,5 miliona ludzi, par, które borykają się z niepłodnością i na pewno część z nich stanie przed decyzją, czy skorzystać z tej metody. Niestety, wciąż krążą mity i nieścisłości na temat tej metody i wiele z tych par będzie czuło lęk przed skorzystaniem z tego typu procedury. Kiedy inne metody leczenia niepłodności nie przynoszą efektu, pacjenci i społeczeństwo powinni mieć świadomość i wiedzę, że kolejnym naturalnym krokiem w staraniach o dziecko może być skorzystanie z metody in vitro. Skorzystanie z tej metody bez strachu i bez lęku, która jest podszyta błędną wiedzą. Dlatego wraz z zespołem ekspertów przy wsparciu pani wicemarszałek, pani Moniki Wielichowskiej, serdecznie dziękuję, podjęliśmy decyzję o uruchomieniu projektu edukacyjnego Naturalnie, że in vitro, który ma na celu podniesienie świadomości na temat niepłodności i leczenia za pomocą metody in vitro. Dziękuję ślicznie. Bardzo dziękuję i zapraszam psychiatrkę Maję Herman. Dzień dobry. Drodzy państwo, ostatnie 8 lat czasu reprodukcyjnego, czyli 8 lat jednego pokolenia, to jest jedno pokolenie, ten czas został nam ukradziony. Ja nazywam się Maja Herman i jestem psychiatrką i powiem państwu coś po psychiatrycznemu. Lęk, stres, który towarzyszy staraniom o dziecko, który towarzyszy ludziom, którzy przechodzą procedurę in vitro, którzy chcą mieć dziecko, którzy leczą się z powodu niepłodności, jest jednym najważniejszym i najmocniejszym czynnikiem ryzyka chorób i zaburzeń psychicznych. Ten lęk i na ten lęk, na ten stres mamy wpływ. Wpływ po pierwsze czasowy, czyli czym krócej człowiek doświadcza lęku i stresu, tym szybciej tak naprawdę może wyjść z niepłodności, to jest jedno, a po drugie nie wykształcą się w nim zaburzenia i choroby psychiczne. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz, która jest tutaj ekstremalnie ważna, edukacja. Edukacja to jest jedyna możliwa, dostępna dla nas wszystkich opcja tego, żeby ten lęk zredukować. I dlatego
dzięki zaproszeniu pani prezes, prezeski Sylwii Będkowskiej i wiadomo, pani marszałkini Moniki Wielichowskiej, jestem dzisiaj z państwem tutaj po to, żeby przypominać, że wcale pacjenci starający się o dziecko, wcale pacjentki i pacjenci, którzy są poddawani procedurze in vitro, nie muszą korzystać z pomocy psychiatrycznej. Wystarczy, że metoda będzie szybko dostępna i łatwo dostępna. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję i zapraszam panią Ewę Daros z Fundacji Edukacyjnej, Edukacji Obywatelskiej OLI-EDU. Dziękuję uprzejmie. Szanowni Państwo, reprezentuję Fundację Edukacji Obywatelskiej OLI-EDU i właśnie widzimy ogromną potrzebę edukacji w zakresie in vitro. Zainicjowaliśmy akcję Naturalnie, że in vitro, która jest pod trzema głównymi hasłami. Pierwszym z nich jest to, żeby zaprzestać mitom na temat in vitro, czyli stop mitom o in vitro. Zauważyliśmy przez ostatnie 8 lat poprzedniej władzy, jak wielką szkodą społeczną odbiło się wiele wypowiedzi, które padły właśnie tutaj w Sejmie. Dlatego ogromnie cieszy nas to, że teraz możemy pod honorowym patronatem pani marszałek Moniki Wielichowskiej realizować swoje działania. Co więcej, kolejnym hasłem naszej akcji jest to, żeby szukać wsparcia mądrze. I właśnie do tego mądrego podejścia będziemy zachęcali społeczeństwo i będziemy wspierać zarówno mając zespół ekspertów, zespół medyczny, jak i różne grupy docelowe. Osoby, które będą się starały o in vitro, osoby, które także założyły rodzinę dzięki metodzie in vitro, a w końcu dzieci poczęte metodą in vitro, ponieważ na nich nie powinien się odbijać ten przekaz, który padał z sal sejmowych przez ostatnie 8 lat. Ostatnim hasłem naszej akcji Naturalnie, że in vitro jest hasło pewnym krokiem w stronę szczęścia, bo to właśnie na szczęście zasługuje każdy obywatel żyjący w Polsce. Także dziękujemy Państwu serdecznie za przybycie i zachęcamy serdecznie do obserwowania wszystkich działań, które będziemy realizować ze wsparciem pani marszałek. Dziękuję. Bardzo dziękuję i zapraszam panią Kingę Kołodziej ze Stowarzyszenia Dr. Max Zdrowie. Witam serdecznie. Szanowni Państwo, dziękuję za zaproszenie, dziękuję wszystkim, którzy się tutaj zgromadzili. W Stowarzyszeniu Dr. Max Zdrowie zależy nam przede wszystkim na jak najbardziej fachowej opiece nad niepłodnymi parami i myślę tutaj o bezpieczeństwie zakupu leków, o ich przechowywaniu, magazynowaniu, o ich utylizacji. Ja od wielu lat koordynuję pracę i szkole farmaceutów związanych, uczestniczących w zasadzie w procesie leczenia niepłodności. Myślę, że najważniejszym etapem naszych działań to jest interdyscyplinarny zespół ekspertów, który daje swoją wiedzę, daje swoje doświadczenie, aby jak najlepiej zaopiekować się pacjentami, co wpłynie zdecydowanie na poprawę procesu leczenia i także komfort pacjentów. Dziękuję. Bardzo dziękuję i zapraszam pana doktora Jakuba Wyrobę z Krakowi, Małopolski Instytut Diagnostyki i Leczenia Niepłodności. Dziękuję bardzo za zaproszenie, pani marszałek. Jestem dyrektorem medycznym w Małopolskim Instytucie Diagnostyki i Leczenia Niepłodności oraz kierownikiem Kliniki Zaburzeń Płodności w Akademii imienia Andrzeja Fryszcza-Modrzewskiego. Więc wiążę nie tylko swoją pracę z czysto taką kliniczną, ale także taką pracą u podstaw ze swoimi własnymi studentami. Pomysł programu wynikał z codziennych zapytań rodziny, przyjaciół, znajomych, a także studentów, czym tak naprawdę się zajmujemy. Nasz program Naturalnie, że in vitro wpisuje się między innymi w strategię rządu i tu szczere gratulacje za odwagę i chęć niesienia pomocy dla pana premiera i pani minister zdrowia oczywiście, a zwłaszcza dla pani marszałek Wielichowskiej, która zdecydowała się objąć patronatem honorowym program edukacyjny Naturalnie, że in vitro. Celem naszego programu jest zwiększenie świadomości społecznej, rozwijanie mitów oczywiście i stereotypów, a także dostarczanie rzetelnej, opartej na faktach wiedzy medycznej, a także promowanie bezpieczeństwa i skuteczności procedur wspomaganego rozrodu. Dziękuję bardzo i liczę na dalszą super współpracę. Bardzo dziękuję panie doktorze, dziękuję państwu i na koniec chcemy powiedzieć raz jeszcze głośno podczas naszej akcji edukacyjnej, którą chcemy
wykonać w całej Polsce, nie tylko tutaj w Sejmie. Sejm jest miejscem, gdzie inaugurujemy. Po raz pierwszy na konferencji już takiej merytorycznej spotkamy się dokładnie 14 maja o godzinie 12 i ona będzie takim początkiem konferencji regionalnych. Mamy nadzieję, że z regionu zejdziemy również niżej do takiej Polski powiatowej, żeby mówić głośno stop mitom na temat in vitro, żeby mówić głośno szukaj wsparcia mądrze i żeby mówić głośno pewnym krokiem w stronę szczęścia. Szukajcie nas, drodzy Państwo, pod hashtagiem naturalnie, że in vitro. Dziękujemy bardzo za uwagę i jeszcze o nas usłyszycie. Dziękujemy.